Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj będzie dzień pełen przygód. Powiem wam, czy w czasie pandemii łatwo jest pojechać na przykład do Niemiec. Zobaczcie, dzięki jednemu z widzów już wiem, po której stronie mam wlew paliwa. Idę zatankować samochód, bo wybieram się do Niemiec. Potem wam powiem i pokażę dokładnie, na jakich zasadach wjeżdżamy tutaj przy granicy na teren Republiki Federalnej. Niemiec mamy po sąsiedzku obok nas. Gryfińska jest w tamtą stronę parę metrów. I jest to stacja, to się nazywa Moja, tak? Moja. Po sąsiedzku, nie ma co jeździć daleko, jest diesel. O, odhacz i lejemy do pełna. Dzisiaj mamy 25. Paliwo jest po 5,32 w Szczecinie. Dajcie znać, po ile jest paliwko u was. Ja pozałatwiam wszystko i zaraz wrócę. To ja już zatankowałem do pełna. Zakupiłem jakąś wodę do picia i teraz wam powiem, na jakich zasadach my tutaj przy granicy, no i też osoby świadczące usługi transportowe mogą przekroczyć granicę bez jakichś takich większych kłopotów. Słuchajcie, tam leży taka kartka, którą mam z drukarki, wydrukowaną oczywiście, ale polega to na tym, że jest taka strona Einreisemeldung, gdzie trzeba wejść na tą stronę, to jest niemiecka strona i trzeba zgłosić, kto będzie jechał, jakim pojazdem, z jakiej firmy, pod jaki adres jedzie, no i że świadczy usługę transportową przez teren Republiki Federalnej Niemiec, która będzie trwała krócej niż 24 godziny. No ja takie coś wypełniłem kilka chwil temu, zostałem zarejestrowany, że tym oto pojazdem ja jako Robert Mazurek będę się przemieszczał przez Republikę Federalną Niemiec, podałem konkretny adres, pod który jadę do Loknitz. W zasadzie może nie tyle, że jadę do Loknitz, z Loknitz jest firma Franka Hoffmana, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu, a w zasadzie może nie tyle od jakiegoś czasu, od kilku lat, dobrych lat, może z 7, może z 8. Frank często przyjeżdża do nas po jakieś tam akumulatory motocyklowe, kosiarkowe, ma taki serwis właśnie, który między innymi takimi sprawami się zajmuje. I no, on nie mógł przyjechać do nas, bo z kolei gdyby on przyjechał do nas, załapałby się na kwarantannę. Przynajmniej tak twierdzi, tak to wynika z informacji od niego. A dla nas ten wyjazd na Niemiec jest o wiele prosty, bo w tym tygodniu nawet Marcin był dwa razy w Niemczech. Raz był w stoczni w Rostocku i raz gdzieś jakiemuś polskiemu tirowi 100 parę kilometrów od granicy dostarczał akumulatory. Także no, po naszej stronie to działa w miarę prawidłowo, mam taką nadzieję. Zbliżam się do granicy. Czy w jakiś sposób utrudniony jest ten ruch na granicy, czy nie? No, ja już widzę pierwsze utrudnienie, trzeba zwolnić do 110, a potem trzeba zwolnić do 80. No, to już są bardzo duże utrudnienia w ruchu, przynajmniej dla mnie. Jest granica polska, jakichś specjalnych tutaj utrudnień nie widać. Widzicie, ruch odbywa się płynnie jedną w drugą stronę. Oczywiście tutaj po tej stronie mają siedzibę policja niemiecka i też ta taka policja autostradowa i policja związana z, czy też straż graniczna. Bo się zastanawiam, co to za typ siedzi na koniu, muszę któregoś dnia sprawdzić, co to jest. No i jesteśmy po niemieckiej stronie. Nawigacja mi pokazuje, że będę za 6 minut. Penkum to jest chyba taka pierwsza miejscowość zaraz za granicą. Ilość tych farm fotowoltaicznych tutaj przy granicy i też podejrzewam, że na terenie całych Niemiec jest przeogromna. Pytanie tylko, jak to wygląda pod kątem opłacalności tutaj u nich, bo po jednej stronie, słuchajcie, po drugiej stronie są te farmy. Mnóstwo tych nieużytków, takich pól, na których niewiele się działo, czy też niewiele się dzieje, pokrytych jest po prostu modułami fotowoltaicznymi. Widzicie, tutaj wszystkie są wymienione na full blacki, czyli monokryształy. No, teoretycznie monokryształ ma z 1 metra kwadratowego troszeczkę lepszą sprawność, czyli jest w stanie wygenerować trochę więcej energii elektrycznej. Mam nadzieję, że to będzie
będzie w miarę dobrze widać. Całe połacie pokryte modułami, dość spore to musi być. 500 metrów mam jeszcze do zjazdu. O, tutaj widzicie policaj, 150 metrów, dokładnie pod tamto miejsce jadę. Tak było mi najwygodniej umówić się z Frankiem. Mam nadzieję, że będzie gdzie tam zaparkować w miarę z boku, żeby nie kusić losu. Ale to mogłem zrobić, zastanawiając się, gdzie się umówię z Frankiem. Okej, to jest jakaś tam pierwsza miejscowość zaraz za granicą. Penkun, tutaj pewnie jakieś mocno rolnicze tereny, bo jakieś takie silosy. Jest też droga na Szczecin, alternatywna, przez Lubieszyn, przez tamtą granicę, ale to niestety nie pojadę na tamtą granicę. No tutaj jakieś warsztaty, słuchajcie, tutaj słyszałem, że dość dużo tych aut sprowadzanych z Niemiec właśnie w tym miejscu to jest przygotowywanych, żeby przekroczyć granicę. Zastanawiam się, czy po prostu tam są te... O nie, pojadę dalej, tu jest wjazd bezpośrednio na komendę, to może nie będę kusił losu. Zatrzymam się kawałeczek dalej, tak żeby Frank mnie zobaczył, może będzie jakieś takie miejsce przy drodze. Towar załatwiony, wymieniliśmy się towarem z Frankiem, Frank odjeżdża tamtym Volvo. Zabrał swoje rzeczy, nie chciałem go już naciągać na rozmowy, bo komunikujemy się w moim, powiedzmy, słabawym niemieckim i Franka słabawym angielskim. No, ale spoko, dogadujemy się, wszystko gra, wszystko jest perfekcyjnie. Frank zabrał 12 akumulatorów, wziął od nas 2, 6, 17 takich alarmowych i 22. Frank zabrał też 6, razem 12. No, kupuje u nas bez VAT-u, bo jest eurowatowcem, posiada ten numer NIP-u europejskiego w Wiesach. Frank czekał na mnie tam, a ja myślałem, że podałem mu dokładny adres komisariatu policji, który jest tutaj po lewej stronie, ale spoko. Wszystko odbyło się bez większych kłopotów. Widocznie Frank przyjechał zupełnie z innej strony. Ja czekałem na niego tam, on tutaj pojechał do Ronda, czyli ma jakiś pewnie inną trasę. O, ja myślałem, że podałem mu ten adres, oto. No ale skoro wyszło inaczej, to teraz musimy polować na Stettin. Widzicie tutaj, niedawno zostało wymuszone na Niemcach, żeby też nie było napisane tylko po niemiecku Stettin, bo przez wiele, wiele lat pisało tylko Stettin, a od jakiegoś czasu widzę, że też pisze po polsku, widzicie? Napis Stettin i Szczecin. O. Podwójny napis. No, kiedyś Szczecin był niemiecki. Może czują jeszcze sentyment do tego miasta. Ale obecnie jest nasz, polski, moja mała ojczyzna. Także bardzo się cieszę z tego powodu. Już tutaj mam wjazd na autostradę. O, widzicie? Wjeżdżam w prawo. W lewo, przepraszam. W lewo i zaraz wjadę na autostradę w prawo. I za chwileczkę będę w Szczecinie w sumie. No, dość szybko to się odbyło. Jeszcze muszę podjechać do Waldka, zostawić mu kolejne kable mocy do wysyłki. Zaraz wam pokażę, ile tego wyszło. I tak wygląda przejazd przez granicę z kolei niemiecko-polską. Teraz od strony niemieckiej do Polski wjeżdżamy. No, tutaj mamy ograniczenie do 100 km na godzinę. Najpierw informacja Republic of Poland po niemiecku. Tutaj niegdyś były kontrole, chodziło się z tymi dokumentami, co się przewozi. Kurczę, każdy, kto przekraczał kiedyś granicę, to pamięta, że no, to było mnóstwo, te kantory, kawki, te zupki, to wszystko. No, mnóstwo jakichś przygód było, chociaż mi nie zdarzyło się zbyt wiele razy, no, ale było kilka razy, kiedy stałem w kolejkach, raz w jedną, raz w drugą stronę. I dojeżdżam już do Waldeczka. Słuchajcie, jestem na ulicy Ku Słońcu, po prawej stronie chyba jedna z największych nekropolii w Europie.
w lewo ulica Santocka, to jest ulica Ku Słońcu, tak ciekawie się nazywa. Widzicie tam akumulatory. No już prawie jestem u pana Waldka. Dobra, to jest faktura od Franka za dostawę akumulatorów do Niemiec. To ją odłożymy tutaj. I teraz mamy dostawę towaru do Waldka. Kable mocy. Ile tego jest? Holender. Tutaj są... O Jezu, cztery. Jest co nieść. Jest pan Waldek? O, zobaczcie. Jest. Specjalista od wysyłek. Dzień dobry, panie Waldku. Cześć, witaj. Tutaj masz pierwszą dostawę. Idę po resztę. Słuchajcie, jeszcze coś tutaj mam dla pana Waldka. Tu jest przesunięcie nasze. Tutaj też są kolejne torby, kolejne uchwyty, czyli mam jeszcze tutaj trzy przesyłki dla pana Waldka do... A w zasadzie dla was, dla widzów, dla osób, które dokonały tego zakupu. Na chwilkę zamknę samochód. Wejdę do Waldka. O. Jeszcze trzy, Waldek, to razem siedem. Tu. Słuchajcie, jakakolwiek paczka od nas wychodzi, zawdzięczacie to temu panu. To jest Waldek. Waldek dba o to, żeby wszystko było elegancko zapakowane. Tutaj widzicie kolejne 7 kabelków. O, także udało się wrócić z Bundesrepubliki. Jak widzieliście, nie było żadnych problemów z tym. Pomogę teraz Waldkowi, ale najpierw skorzystam z łazienki. Jeżeli odcinek się podoba, nie zapomnij polajkować. I pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Świat Akumulatorów również. Pozdrawiam serdecznie ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć!